Z całej tej szóstki Gwiazdowskiego najważniejsza jest jedynka, czyli średnio 700 zł więcej dla każdego pracującego. Nie dlatego, że skądś wezmę pieniądze i wam je dam, tylko dlatego, że wam nie będę ich zabierał. To jest pewna zasadnicza różnica, bo system podatkowy został tak skonstruowany, żeby Jan statystyczny nie orientował się, ile on naprawdę zarabia. A Jan statystyczny, który otrzymuje od swojego pracodawcy 3000 zł, to zarabia 5000 zł. Zarabia 5000 zł, bo za tyle sprzedaje swojemu pracodawcy swoją pracę. Jego pracodawca płaci 5000 zł. A pracownik ma z tego tylko 3. Od lat twierdzimy, że jest to sytuacja kompletnie nie fair. Państwo zabiera w ten sposób za dużo, bo państwo może uzyskiwać przychody z innych źródeł, a nie tylko z opodatkowania pracy. Dlaczego państwo koncentruje się na tym, żeby największe przychody uzyskiwać z opodatkowania pracy? No, dzisiaj już możemy odpowiedzieć na to pytanie, bo państwo po cichu zabiera, ale za to głośno daje. Państwo nie chce, żeby ludzie wiedzieli, ile zarabiają. Państwo woli, żeby ludzie myśleli, że państwo im coś daje. A tak naprawdę, jeżeli w rodzinie pracują dwie osoby i statystycznie zarabiają po te 3000 netto, to znaczy, że oni państwu oddają 4000 zł. Jeżeli mają trójkę dzieci, to teraz będą dostawali z powrotem raptem 1,5. Oczywiście są jeszcze drogi, są jeszcze szpitale, są jeszcze uczelnie i szkoły, które też trzeba sfinansować, ale jak powiedziałem, można sfinansować to z innych przychodów, bo na przykład duże firmy w Polsce nie płacą podatków. Połowa z nich prawie nie płaci podatku żadnego, a druga połowa jakieś podatki płaci. Statystycznie tym razem w przypadku firm płacą one około 0,5% przychodów, które uzyskują. A powtarzam, pracownik oddaje państwu 40% z wartości pracy, czyli z wartości tego, co sprzedaje. Opowiadaliśmy o tym politykom różnych rządów przy różnych okazjach od 30 lat. Nie chcieli słuchać. No i doszliśmy do wniosku, że dzisiaj sytuacja jest taka, iż trzeba pokazać ten projekt wyborcom, bo politycy ukrywają przed ludźmi ten projekt. My chcemy go pokazać. Obie skrajne partie idą na wyniszczającą wojnę i na podział taki bezalternatywny. My chcemy powiedzieć, że jest alternatywa. Zwłaszcza teraz przy okazji wyborów do Parlamentu Europejskiego, dlatego że twierdzenie, iż w czasie tych wyborów zmarnują się jakieś głosy, jest zwykłym politycznym oszustwem. Dlatego że w Brukseli nie będzie tworzony żaden rząd, więc żaden głos się nie zmarnuje. Będziemy wszyscy wiedzieli, kto jaką liczbą głosów może zadysponować w następnych wyborach, które na jesieni będą do Parlamentu Polskiego. Dobrze. To jeżeli wykład, okej, dobrze. Wykład będzie później, tak? System podatkowy to po pierwsze. Po drugie, to jest system emerytalny, bo to są rzeczy połączone. Bo jeżeli chcemy obniżyć opodatkowanie pracy, to musimy zlikwidować nie tylko PIT, ale również składki na ZUS w obecnej postaci. Więc bezpieczna emerytura to emerytura obywatelska, finansowana z innych źródeł niż dziś emerytura ma być finansowana. Bo proszę Państwa, 100 kobiet to i 130 dzieci. To znaczy, że 65 to dziewczynki. To znaczy, że jak te 65 dziewczynek urodzi tyle samo dzieci, to urodzi 80 dzieci, to 40 będzie dziewczynek. Jak one urodzą tyle samo dzieci, to urodzą 50 dzieci, 25 będzie dziewczynek. Nie ma najmniejszej szansy, żeby 25 wnuczek utrzymało 65 babć. Z opodatkowania swojej własnej pracy, ze swoich składek emerytalnych. A więc nadzieja na to, że będziemy mieli emerytury, które będą finansowane tak jak dziś, ze składek ludzi pracujących, jest złudna. My mówimy, emerytura obywatelska to emerytura równa dla wszystkich. Oczywiście nie dotyczy to tych, którzy dzisiaj biorą emerytury, bo istnieje zasada praw nabytych. Ci, którzy dzisiaj są emerytami, będą otrzymywali takie emerytury, jakie dzisiaj otrzymują. Natomiast tym, którzy dzisiaj się uczą, młodym ludziom, mówimy tak, jak osiągniecie wiek emerytalny,
to wówczas dostaniecie wszyscy taką samą emeryturę. Wszyscy taką samą, dlatego że państwo wydaje miliardy na liczenie różnic między waszymi emeryturami. Te różnice statystycznie są niewielkie, a państwo wydaje, jeszcze raz powtórzę, miliardy, żeby te różnice policzyć. To lepiej te miliardy przeznaczyć na podwyższenie tych emerytur wszystkim w takiej samej wysokości. Dlaczego? Dlatego, że emerytura to świadczenie społeczne. My nie płacimy na naszą emeryturę. My płacimy na emeryturę naszych rodziców i dziadków z nadzieją, że nasze dzieci i wnuki będą płaciły na naszą. Więc po pierwsze podatki, po drugie emerytury. Po trzecie, wymiar sprawiedliwości. No nie może być tak, jak jest dzisiaj. Dzisiaj jest tak, że zamiast reformy wymiaru sprawiedliwości, która jest konieczna, zrobił rząd zawłaszczenie wymiaru sprawiedliwości. No ale odbicie wymiaru sprawiedliwości z rąk dzisiejszego rządu przez dzisiejszą opozycję i ewentualnie przyszły rząd, to też nie jest dobry pomysł, bo przecież w roku 2015-2014 wiedzieliśmy, że ten wymiar sprawiedliwości funkcjonuje źle, więc trzeba go naprawić, a nie tylko i wyłącznie zmieniać nie swoich na swoich. Punkt czwarty to zmiana postulowana przez nasze środowisko od lat. W czasie okazji poprzednich wyborów głosił to hasło Paweł Kukiz, zmiana zasad wyborczych, czyli ustrojowych państw. No bo dzisiaj jest tak, że jak ktoś chce zrobić karierę polityczną, to najpierw musi znaleźć jakiegoś prezesa jakiejś partii, która już jest w Sejmie, który łaskawie zapisze go na swoje listy. I on potem musi być grzeczny bez tego prezesa, bo następnym razem go już nie zapisze na swoje listy. Nie odpowiada kompletnie przed swoimi wyborcami. My mówimy tak, każdy będzie mógł sam w zasadzie wystartować, no bo jeżeli będzie 460 okręgów wyborczych po 70 tysięcy wyborców w jednym okręgu, to w zasadzie sprytny Polak jest w stanie bez radia, telewizji, może to jest niedobra wiadomość dla radia i telewizji, przeprowadzić swoją kampanię wyborczą w swoim własnym 70-tysięcznym okręgu wyborczym bez wielkich nakładów. Ludzie wybiorą tego, kogo znają, lidera miejscowego, a nie kogoś, kogo prezes partii przyniesie w teczce. Mało tego, taki ktoś będzie przed swoimi wyborcami odpowiedzialny. Nie będzie głosował, jak mu jakiś prezes każe, tylko tak, jakby chcieli jego wyborcy, bo oni go nie wybiorą za 4 lata. Tak jak dzisiaj prezes go nie umieści na swojej liście za 4 lata. To kompletna zmiana jakości. Po piąte, musimy zrobić deregulację państwa. No, jesteśmy w Koszalinie, jesteście tutaj, żyjecie tutaj, pewnie kochacie swoje miasto, i my uważamy, że takie małe ojczyzny funkcjonują lepiej niż duża ojczyzna. Duża ojczyzna, czyli rząd, powinien zajmować się polityką zagraniczną, obronną, ściganiem, karaniem przestępców. Natomiast sprawy życia w małych miastach powinien zostawić mieszkańcom tych miast i samorządom w tych miastach. Bliższa koszula ciału. I to jest bardzo mądre, stare powiedzenie. Chcemy, żeby z Warszawy przeniosły się różnego rodzaju urzędy do mniejszych miast. One są w Warszawie kompletnie niepotrzebne. Notabene, to też jest program dla Warszawy, bo połowa samochodów, które korkują w Warszawie codziennie, to są samochody przyjezdne, którzy przyjeżdżają załatwić coś w jakimś urzędzie. Jeżeli przeniesiemy te urzędy do mniejszych miast, to powstaną takie centra w tych mniejszych miastach, które spowodują, że tam będzie ciekawsza praca. Jak będzie ciekawsza praca, to natychmiast przedsiębiorcy otworzą miejsca, do których będzie można chodzić po tej pracy. To się już dzieje, można ten efekt przyspieszyć. W ramach tej decentralizacji państwa więcej pieniędzy ma zostać w samorządach. To nie jest tak, że rząd z łaską daje samorządom pieniądze, a w zasadzie nie daje i każe samorządom coś zrobić, jak na przykład przy okazji pensji dla nauczycieli. To powinno być tak, że jak rząd zleca coś samorządom, to powinien za to zapłacić. Powinien przekazać na to odpowiednie środki. No i oczywiście element szósty, bo pierwsze są wybory europejskie, to bitwa o polskie miejsce w Europie. Wczoraj
mieliśmy przedwczoraj, tak? Mieliśmy fantastyczny tego przykład, rozprawa przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, gdzie przedstawiciel prokuratora generalnego na koniec rozprawy zgłasza wniosek o wyłączenie prezesa, bo nie za bardzo potrafi odpowiedzieć na wcześniejsze pytania tego prezesa, ale za to z drugiej strony, proszę Państwa, pełnomocnik Sądu Najwyższego, młody dosyć człowiek, porównuje represje wobec dzisiejszych sędziów i prokuratorów do represji wobec robotników bitych, więzionych w roku 76, porównuje KOS do KOR-u. To jest nieporozumienie pokazujące, jak bardzo skonfliktowane są dwie strony polskiej sceny politycznej. Taki konflikt jest niebezpieczny. My chcemy w tej Unii Europejskiej zaproponować, żebyśmy my, jako europosłowie polscy, bez względu na to, z jakiej partii zostaliśmy wybrani, znaleźli sobie taki obszar, nazywamy to kartą spraw polskich, i zgodzili się, że jedne z tych spraw powinniśmy wspólnie przepychać, a inne wspólnie powinniśmy blokować. Nie do wszystkich rzeczy się zgodzimy, to jest jasne, ale do tych, do których się zgodzimy, powinniśmy zawrzeć tego typu pakt. Jestem święcie przekonany, że taki pakt Platforma zaproponuje PiS-owi, PiS się nie zgodzi. Jestem święcie przekonany, że taki pakt PiS zaproponuje Platformie, Platforma się nie zgodzi. A mam nadzieję, nie jestem święcie przekonany, ale mam nadzieję, że jak ja zaproponuję taki pakt jednym i drugim, to może jedni i drudzy się na to zgodzą. Dowiecie się Państwo o tym online, bo jeżeli się zgodzą, to zrobimy internetową transmisję, podczas której będziemy ustalać, co w interesie kraju mamy wspierać, co w interesie naszego kraju mamy w Parlamencie Europejskim blokować. Bo zapewniam Państwa, że Parlament Europejski nie będzie zajmował się polskimi reparacjami od Niemiec, że Parlament Europejski nie będzie zajmował się sprawami aborcji, ani takimi innymi, o których mówią kandydaci na eurodeputowanych. No i jedna istotna rzecz, tam się po angielsku rozmawia, no można też, że w innych językach, ale głównie po angielsku, mimo Brexitu. I to jest tych sześć punktów.